Cześć, dzisiaj chciałam podzielić się z Tobą drogą światła, ale ponieważ po polsku nagrywam zawsze jako czwartym na deser, no to się okazało, że teraz znikła, ale tam jest słońce i tutaj się układa taka droga światła na morzu. Dlaczego to chcę z Tobą właśnie dzisiaj podzielić się tym? Dlaczego? Dlatego, że mi się wydaje, że każdy z nas ma taką drogę światła. Tam jest wszystko światło. Tu jesteśmy my i powinniśmy się skoncentrować jak najbardziej na tym, gdzie my jesteśmy, gdzie jesteśmy, na jakim jesteśmy miejscu, co nas teraz się dzieje i próbować się z nim połączyć, z źródłem naszego światła, z źródłem tego, kim on jest. Właśnie, ale co nas z tej drogi bardzo często rozprasza? To, co się właśnie dzieje w Ewangelii. A gdzie są inni? Czy oni są jakoś lepiej? Czy są bardziej niż na tej drodze, mniej na drodze? Ale każdy ma własną. Nie ma sensu tych dróg porównywać. Nie ma sensu ciągle się zastanawiać, gdzie ja na tej drodze jestem. Gdzie są inni na tej drodze? Tak jak właśnie Piotr zaczyna się zastanawiać, no a co będzie z Janem? Może on ma jakieś specjalne przywileje? Może to nas rozprasza, takie porównywanie się. Lepiej się skoncentrować właśnie na tej drodze światła. Tak myślę. Patrzcie się ze mną, co ty na ten temat myślisz. Cześć.